Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i zapraszam na kolejny odcinek Resident Evil Revelations. Sytuacja jest taka, że królowa Zenobia tonie. Musimy zrobić wszystko, aby uruchomić pompy i wypompować wodę z dolnych pokładów. Ale niestety, tutaj widać ogonek i te potworki będą nam się starały jak najbardziej w tym przeszkodzić zapewne. Czy my tutaj możemy coś zrobić? Nie. Dobra, brakuje tryba. Trybie. Że tak się wyrażę. Bardzo mnie interesuje ta część tam, ale tak jak ostatnio powiedziałem, nie widzę sposobu, żeby się tam dostać. Czy ja mogę... Nie odpływaj. Aha, chcesz... Oje, nie! Nie chcę mieć z wami nic do czynienia. Nie, ja myślę, że to są te wielkie potwory, a to... ryby. Nie, ja nie chcę ryb. Tam widzę amunicję. Jedno przejście tutaj. Dobra, o tyle lepiej się z nimi walczy, że widać, gdzie one są. Na szczęście zdradzają swoją pozycję, kiedy podpływają. Czy my się tam jakoś możemy dostać? Nie. Jasny gwint! Ciebie się tu nie spodziewałem. Haha! No, ryba płynie. Ała! Jill, szybko, 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 szybko wejdź tutaj. O tak, tu sytuacja nie wygląda lepiej. Wszędzie pełno wody, a te paskudstwa tylko czają się pod powierzchnią, żeby nas zaatakować. Ło! A ciebie to tym bardziej się tu nie spodziewałem. Fak, 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 ało! Przeklęte dziady! Dobra, co tutaj mamy? Nie. Co to jest? Karabin snajperski, no. God damn it. A czy jak zamienię broń, to ona pozostanie tutaj, czy... po prostu ją cofnie do tej skrzyni? O, to jest pytanie. Gdzie to jest? Jill? Gdzie jest naj... Jesteśmy tutaj... Dość daleko jest ta skrzynia. Kurczę. Dobra, muszę zapamiętać, że tutaj leży broń. Dokładnie gdzie jesteśmy? Dobra, może zapamiętam. Może. Dobra, ruszajmy się tutaj szybko, żeby nas nie zaatakowało. Nic, właśnie o tym mówię. Tutaj raczej już nie wlezie. No. I tak ma być. Co my tutaj mamy? Granat szokowy. Okej, jesteśmy... It's okay. I made it. Co tutaj? Wiadomość maszynowni. Do przywrócenia zasilania potrzebne jest zgranie. Trzeba przekręcić dwa klucze naraz. There are no keys here. Oh shit. My guess is we have to start them both simultaneously. And we really need that key. Czyli to jest cień. Okej.
tutaj mógłbym przestawić na jakieś inne pomieszczenie, ale ja chcę jeszcze tam na dół zejść, właśnie tam. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. A jak mapa nam pokaże? Mapa nam nie za wiele pokaże, niestety. Nie otworzą się pięknie. Naprawdę chciałbym wrócić do pomieszczenia, gdzie mogę zostawić jedną z broni i wrócić po tą snajperkę. Dobra, zobaczymy, co się stanie, jak... Pokój B. Czyli teraz mamy przejście... czyli teraz sobie utorowaliśmy przejście bezpośrednio do niego. A pokój A to jest pokój gospodarczy. Mam nadzieję, że jest to pokój, o którym myślę. Dobra, teraz włączyło się to, ale to mnie nie interesuje. Mam nadzieję, że jest to to pomieszczenie, w którym byliśmy na samym początku, gdzie na rurze były części do broni. Szło się chyba tędy. Tak, właśnie o tym pomieszczeniu mówiłem. Chwila. I teraz, czy nie jesteśmy gdzieś blisko? Jesteśmy gdzieś blisko. Wybaczcie, ale ja się wrócę, żeby zostawić jakąś broń, bo chcę wziąć tą snajperkę i zobaczyć, jak ona działa. Tutaj. Chyba, że nie będzie możliwości powrotu. Cicho bądź. Właśnie, tutaj. Oszołomienie 1, obrażenia 2. Co ja mogę zostawić, co mi się najbardziej nie przyda? Do shotguna mamy najmniej amunicji, tak więc zostawiamy. I szybko, 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 Jill. Oczywiście mógłbym tam zostawić tą broń, ale nie chcę ryzykować, że ta broń po prostu przepadnie. Dobra, wrócimy się po tą broń. Tutaj przeciwników już nie powinno być, tak więc możemy się spokojnie przemieszczać po wodzie. Martwi mnie tylko to, że będziemy musieli zrobić takie wielkie kółko jeszcze raz, włączając i wyłączając tą parę. Ale jakoś będziemy musieli to przeżyć po prostu. Aha, dobra. Nie będzie tragedii. Pyk. Broń była tutaj. Aha, zapomniałem, że ty tu jeszcze jesteś. Spadaj. Nie mam ochoty z tobą walczyć, szkoda mi amunicji. Tutaj. Snajperko, snajperko, chodź do mnie. Nie, to nie jest snajperka. Zaraz ją wypróbujemy. Gdzie jesteś, parszywcu? Okej. Ta broń zostaje z nami. Gdzie jest ten przedmiot? Przedmiot? Halo? Tu. No. Ach, szanie cię. Idę włączyć zasilanie. Tak, tutaj. Teraz sobie przestawimy.
tak, G. Tak. Dziękuję za informację. Teraz mnie korci, żeby znowu iść do tej skrzyni i sprawdzić, jakie parametry ma ten karabin, a jakie parametry ma karabin, który dzierżyliśmy praktycznie... No nie praktycznie od samego początku, ale od pewnego momentu w grze. I chyba tak zrobię. Bo skoro... te części... naprawdę nie wiem, jak się tam dostać. Tutaj. Tak, to jest takie zachowanie z klasycznego rezydenta. Znajdziemy coś, idziemy do skrzyni. Zapchał się ekwipunek, idziemy do skrzyni. I teraz tak, jak to wygląda? Z ciebie ściągniemy to, bo chcę zobaczyć, jak jest na czysto. 120, 110, 750, 750, tylko tutaj jest pojemność 50, a tutaj mamy pojemność 42 pociski. Jednak siła ognia powinna to rekompensować, dlatego też robimy tak. To sobie jeszcze tylko zamienimy miejscami. Ściągnięte. Tylko teraz jest pytanie, czy ja do ciebie mogę coś... Obrażenia plus 2, oszołomienie. Zwiększa szansę na oszołomienie przeciwnika o 50%. Dajemy tutaj. To dajemy tutaj. Oszołomienie 1. Czyli po prostu wszystko wpakujemy tutaj. A ty masz pojemność 52! Okej, dobra, 42 to była ilość amunicji, jaką posiadamy do tej broni. Dobra. Już nie będę kombinował. Idziemy. Już dość czasu straciliśmy na takie bieganie w tej weftę. Jill będzie szła bokiem, ja piję. Tutaj. Dobra, tylko czekać, aż coś mi wyskoczy. Gdzie jest ten przedmiot? Okej, nic nie wyskakuje. Granat szokowy. Trzeba będzie to wypróbować. Tryby. Okej, gra się zapisała, co mnie trochę martwi. Bo jeśli gra się zapisuje, jak znajdujemy jakiś kluczowy przedmiot, to oznacza najczęściej, że coś na nas wyskoczy. Słyszycie to? Jasny gwint. Na pewno to słyszycie. Tylko co to jest? To coś jakby za drzwiami było. Wychodź z wody! Wychodź! Wiedziałem, skubane. Gdzie jeszcze? Udało się. Genesis przychodzi z pomocą. Nie, to. Teraz musimy iść tędy. Oh, fuck! Myślałem, że uniknę.
Dobra, myślałem. Przeliczyłem się, straciłem roślinkę, mówi się trudno. Jill, everything's shot to hell in here. I'll try some repairs and radio if it goes well. Spoko, spoko. Tu sobie przełączymy. I teraz gdzie był ten trybik? Tak, tak. Running around in circles seems to be what this job is about. Aha, to już po tobie było. Holender. Wypróbujemy. To ich na pewno zabolało. Fuck. Dobra, poproszę więcej takich granatów, naprawdę. Gdzie był trybik? Aha, tutaj. Nieodżałowane. No, Jill? Co to jest? Już wiemy, co z tym zrobić. Spoko. Jak ja się tam mam dostać? Naprawdę mnie to korci. No, kto wyskoczy? Kto? Nikt? Tchórze. Dobra, skoro mamy już odpowiedni klucz... Co to znaczy get in position? A tak poprosić? Aha, myślę, że będziemy musieli sami się tym pobawić. O-o! Mam nadzieję, że potraficie pływać. Fak. Parker! Co my mamy zrobić, Parker? O nie. Parker! On sobie stoi jak gdyby nigdy nic. We're running out of time. Damn it. Jill, it's not stopping. Zatkaj ciałem! Na takiej zasadzie. Dobra, w tym momencie sobie zapiszę. Niech będzie tutaj. Dobra. I myślę, że jeszcze trochę pociągniemy ten odcinek. No to tylko 19 minut. Gdzie teraz? Gdzie teraz wylądzie? Boss, have you heard from Jill and Parker yet? No, not yet. Their investigation led them out to sea. But we lost track of the ship. That doesn't sound good. I hope they're okay. Yeah, me too. They've been out of contact too long, and I'm starting to get worried. Find a terminal at the crash site, and see what you can learn of Veltro's plans. The crash site's just up ahead. Come on! Wouldn't it be great, Grinder, if we find the key to ending this whole mission? Nie licz na to. Jedyne, co znajdziesz, to kłopoty. Pretty bright out for this time of night. I guess that's why they call it the midnight sun. Dobra, koniec gadki, nie w tą stronę. Zobaczymy, na co stać tą dwójkę. Jak na razie nie oddaliśmy nimi ani jeszcze...
Chciałem powiedzieć, że nie oddaliśmy jeszcze ani jednego strzału. A tu proszę. Shit. Wolałem przeładować, niż wyciągnąć Genesis. A czy ty masz tylko granaty? Tylko granaty masz, dobra. Jakoś sobie damy radę. O nie! Fuck! Dzięki! Shit, no. Za szybko znikają. Czy on musiał polecieć przodem? Na pewno wpakuje się w jakieś kłopoty. Daje po prostu głowę. Come on, Grinder. What you doing? Oswajałem pieski. Calm down! What's wrong with you? Something... I don't know! It's like something hit me! Uh-huh. What? Look, I just got hit! It was the Invisible Man or something! I'm sure of it! For real? He's a hunter! He disappeared! Now I get what happened! Oh, yeah! That was the ghost! It's a new type of hunter! Thanks for the explanation! Did I mention his clothes? Rzuć. How do I know where to shoot if I can't see it? Widać je trochę, trochę je widać. One down. Which leaves us with... I can't tell because I can't see him. This blows. Wow. Dobra, padł. Myślałem, że padł. Padnij. Nowy rodzaj Huntera i cholernie wytrzymałe. Dlaczego one idą tylko do mnie? O, o. Wstawaj, 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 koleś. O nie, to był może jednak nie do końca zmarnowany. Nie, trzeba się stąd wynosić, nie mamy szans. A na pewno za nami idą. Jest. Przeładuj. Ło, wow, to było farciarskie. Wow. Wstawaj, 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 wstawaj. Gdzie one są? Pięknie. Au! Gdzie jeszcze? I don't think there's any more. Let's get to the terminal on the plane before any more monsters show up. Pozbierajmy co się da. Obsługa prototypu. W tej misji przedstawiamy nowy prototyp.
Jeśli to był ten prototyp, to ja dziękuję bardzo. Nie chcę już więcej takich znać. Podnieść to, co tutaj jest. Tutaj coś jeszcze. Nie, to już jest naprawdę przesada. Niewidzialne huntery. Twórcy wiedzą, jak uprzykrzyć życie. Tu. Okay. Everything appears to be in working order. Yo, Quinn. Time to do your job. Rób swoje i rób to szybko. I can't find the call log. I'll have to try something else. No sweat. You're good with machines. The ladies on the other hand. Grinder! What's going on? We need to contact HQ ASAP! HQ here. O'Brien speaking. What's... This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. Good work. That's music to my ears. Nice one. Getting the coordinates like that. Well, I could have calculated travel time, last known route, but that would have taken too long. That's why I said nice one. You don't understand. I didn't calculate anything. Not the only ones looking for that ship. Wait, what are you talking about? You're saying Veltro ran from their own hideout, and now they're looking for their own ship? That's what I'm saying. But I have no idea if any of the info I gleaned is for real or not. Great, so we have no idea really who we're up against. Exactly! And that's a piece of the puzzle we really need. Czyli ktoś w organizacji być może się zbuntował. That's not far. We can be there in no time. Brian, we're on our way. Leci odsiecz. Zakończyliśmy epizod 5. No. Ogólny wynik, ocena A. No dobra, niech będzie. Nie ma co się kłócić. Czyli znowu wyszło dwa odcinki na jeden epizod. Coraz mniej mi się to podoba. Tak więc z tego miejsca się z wami pożegnam. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku, w którym rozpoczniemy epizod 6. Trzymajcie się, na razie.